Cześć, witajcie. Kiedyś tam nagrałem filmik o perfumach po goleniu. No i postanowiłem nagrać jeszcze raz, tylko inne perfumy. Mam coś takiego, Paul Schmidt, Two Men, takie perfumy. Zapach jest słodki, bo testowałem testerem i poleciła mi te perfumy dziewczyna ze sklepu. Powiedziała, że one ładnie pachną, jeżeli ci się spodobają, to możesz kupić. Także spodobały mi się, no i kupiłem. Także rozpakujmy, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Mam tutaj kawałek nożyka, rozpakuję. Są to perfumy oryginalne, francuskie, żadne podróby, kupione w dobrym sklepie w Anglii, w Butchie. Taki to sklep, tam nie ma lipy, słuchajcie, tam jest wszystko z wyższej półki i oryginalne. Także rozpakujmy i zobaczmy, jak one wyglądają w środku. W środku takie pudełko. Otwieram i wyciągam, słuchajcie. Wyciągam. Ja to odłożę na bok. I tak się prezentują, zobaczcie. Wyciągam buteleczkę, to samo pudełko, a buteleczka to jest coś takiego. O. Paul Schmidt Two Men Aftershave Lotion Spray po goleniu. Perfumy. Bardzo ładny, słodki zapach, także jeżeli ktoś ma ochotę coś takiego kupić, to proszę przetestować, jak się spodoba, to może. I nie są drogie, bo zapłaciłem około 18 funtów za te perfumy. Buteleczka 100 ml i francuskie. Nawet na opakowaniu wam pokażę. Zaczekajcie chwileczkę. Tutaj pewnie piszę. Tak, Made in France. Czekajcie, to będzie tutaj. Pisze Made in France. Także widzicie. Jeszcze raz. Ja zaraz je tak sobie wsiuknę na rękę. A? Ładny, taki półintensywny, słodki zapach. Dziewczynie się podobał, także a mi też, no ale to właściwie powinno się podobać dziewczynom, a nie tylko mi. Bo jednak zapach jest po to, żeby przyciągać kobiety. No i to chyba na tyle, słuchajcie. Jak się podoba, jak zainteresowani jesteście, to kupujcie. Ja nie reklamuję, tylko pokazuję, co kupiłem i za jaką cenę. Trzymajcie się, cześć.